Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z konsoli Xbox One i dziś ponownie pogramy sobie w World of Tanks na konsole. Yy, ostatnio śmigaliśmy wyjątkowym pojazdem, czyli Blitzen, a dziś pogramy kolejną premką, czyli Panzer 2J, pojazd, który u nas jest bardzo wyjątkowy, a na konsoli już mniej, bo nawet ja go posiadam, a nawet go nie kupiłem także można powiedzieć niemal <grym> w gratisie. Yy, w tym odcinku. Pogramy sobie kilka rund, a ja będę po prostu odpowiadał na część pytań, które zadaliście pod poprzednim filmem. Było bardzo dużo komentarzy, ocen, więc za to dziękuję. I jeśli chodzi o właśnie wasze, wasze pytania, to tutaj jest o czym mówić. Więc pojawiło się na początek takie pytanie, dlaczego w ogóle nagrywam WOTA na konsolę. I odpowiedź tutaj jest bardzo prosta, po prostu jest co nagrywać. Są inne mapy, jest pogoda zmienna, są efekty, których nie ma u nas i także pojazdy, których u nas już nie ma. Swoją drogą, ciekawostka, w wocie na konsole dostępny jest jeszcze Puff'n'Tragger AUF s 100 czyli legendarny magazynek, który u nas już znikł z drzewka i raczej nigdy nie powróci także. No, są różnice i dlatego też uważam, że warto się tym zainteresować. Wlosował nam mapę koło podbiegunowe, tryb bitwa standardowa. No niestety nie jest to nic nowego, a jest co losować tutaj z mapek, no ale dobra. Ciekawe czy troszeczkę ta mapa się różni od tej na naszym serwerze. Różni się trochę. Już to widzę, drzewa są bardziej wyraziste. Ciekawe, jak jest dalej z tymi na przykład obniżeniami terenu tam dalej na północ. Także widzę, że są pewne różnice względem mapy na Pc'cie. Pytanie właśnie, jak będzie na przepychaczu i, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Tam dalej. A ta skała, czy ona też jest tutaj na Pc'cie taka wielka? Strasznie ogromna, prawda? No jak widać, są spore, spore różnice. No, ale to będziecie sami oglądali, ja tylko tutaj będę czasami wspominał. Więc powiedziałem już, dlaczego gram na konsoli. No właśnie, ze względu na te ciekawostki i także, że jest to miłe urozmaicenie. Kolejne pytanko. Czy grafika jest taka sama u mnie jak u Was? Oczywiście, że nie jest. YouTube zawsze pogorszy jakość filmu, dlatego też nie możecie oczekiwać, aby jakość była. Taka sama jak u mnie, zawsze będzie troszeczkę gorsza, aczkolwiek staram się przesyłać to w najlepszej możliwej jakości. Po prostu więcej nie da się już wycisnąć z YouTube'a, takie są ograniczenia. Także to dla Was w ramach informacji. No, niestety, zobaczcie, nie ma zasięgu na te pojazdy. Mogę strzelać, ale nie będzie efektu, prawda? Więc to tak z ciekawostki strzelę. Chciałbym zobaczyć jak sprawdzi się Amunicja premium Tylko mam taki problem Bo to jest pancer 2J Pojazd ten słynie z tego że ma bardzo słabą penetrację Bardzo bardzo słabą penetrację Ale nie mam zielonego pojęcia O Jak zmienić Zmieniłem chyba na amunicję premium Jeszcze nie korzystałem z tego tak Także umówmy się Będę lamił strasznie Ale to jest ciekawostka Więc jak już mówiłem Jakość się różni. Oglądacie obraz troszeczkę słabszy niż oryginalnie, ale troszeczkę. I tutaj warto w ogóle wyjaśnić, w jaki sposób nagrywam grę z konsoli. A nie nagrywam żadnym programem na konsoli i tak dalej, bo oczywiście są różne tam urządzenia, które umożliwiają nagrywanie tego, ale ja posługuję się zwykłym, normalnym. Windowsem, yy, uruchamiam konsolę w jednym pokoju i po prostu streamuję obraz na PC. I teraz właśnie gram i nagrywam to z PC. Także yy, są pewne ograniczenia, wiadomo, to jest przez taką specjalną usługę w Windows 10 yy, Xbox. Yy, ale właśnie ta usługa mi działa i bez żadnych problemów mogę grać, właśnie z -ta. Tyle tylko, że na niestety, no wiadomo, że gdyby było na myszce i klawiaturze, to byłoby no nie fair dla innych graczy, byliby poszkodowani. Więc to są takie magiczne sposoby. Ja wam opowiadałem o tym, że to nie jest takie proste, bo ja nie chcę kupować jakiegoś tam urządzenia za nie wiadomo ile pieniędzy, a też nie wiem ile jeszcze będę grał w konsol na konsoli. Nie wiedziałem jaki będzie yy, efekt tego mojego filmu, także musicie wiedzieć właśnie, że nie chciałem kupować od, od razu jakiejś tam specjalnej maszyny do nagrywania. Ale raczej będzie więcej filmów z konsoli, bo pierwszy film przyjęliście pozytywnie. Yy, no dobra, yy, przydałoby się w końcu zacząć strzelać. Dobra, rywale mnie troszeczkę męczą, ale ja ich, te, ja ich też męczę. O, troszeczkę obrywam. Wiadomo, moje szybkostrzone działko daje radę, ale niedługo skończy się amunicja premium i nie wiem, jak wtedy, jak wtedy będę przebijał. O, dobra, trzeba się cofnąć. Te deki zaczęły się odzywać. Te deki, które są bardzo potężne, a niestety to jest trzeci poziom. A wylosowałem nie widzę na czwóreczki, bo są nawet i Hecery. Także yy, nieco gorzej niż się spodziewałem. No, tak czasami bywa. Wiecie, raz to losuje na trójki, raz na czwórki. Muszę sobie radzić zawsze, nawet yy, przy gorszym losowaniu. Załadowałem sporo amunicji premium, bo wiedziałem, że ten czołg w WoCie, na PCcie zawsze wymaga amunicji premium. Bardzo wymaga amunicji premium, więc teraz też z niej korzystam, bo wydaje mi się, że trzeba, aby coś osiągnąć. A ja wolę wam pokazać czołg sprawny, a nie jakieś tam upośledzone wersje. Yyy, dobra, tędy nic nie osiągniemy, muszę bardziej odprawi podjechać. Rywale mają jeszcze parę czołgów. Najbardziej interesuje mnie ten Light, po naszej lewej. Wychylam się, ale nikogo nie widzę, więc jadę dalej. Przydałoby się ich objechać, Cruiser, zobaczcie, podjechał. No, Hetzer to jest potężna maszyna, kurde, on mnie one-shotnie. Jestem na hita od niego. Więc raczej wygranej bym się nie spodziewał. Ale warto... warto spróbować może jakoś wejdzie w bok. Kurde. Pytanie w ogóle, kiedy on mnie zobaczy, prawda? To też jest ciekawe. W wodzie mamy coś takiego, że zawsze widać rywala z 50 metrów, prawda? A tutaj jak będzie? Czy identycznie? To się zaraz okaże. Nie, 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 nie. Nie ruszaj się, koleś. O, to wyszło ładnie. Druga salwa, dużo, dużo, dużo gorsza. No i jedzie tu, jedzie tu, kurna. I starana. Ale go też zdjąłem, więc chyba nawet dobrze, bo raczej ten hecer tak czy siak by mnie dobił. No jak widać, yy, kolej trochę ta penetracja. Przydałoby się jeszcze więcej złota załadować, no ale ten czołg jest wyjątkowy. On właśnie ma sobą penetrację i wyróżnia się tym pancerzem, prawda? Przynajmniej u nas. Tutaj widzę, że także tak to wygląda. Więc dzisiaj nie będę już was męczył tym blicenem, przejdziemy się może czymś innym. Mam tego M2 Medium, wiele to ja nim nie grałem. Jest jeszcze bardzo, bardzo paziowy. No, ale trzeba grać nim, trzeba wbić lepsze działo, więc y, zagramy, zagramy. M2 medium, niech będzie, przydałby się jeszcze amunicję premium załadować, ale nie, dobra. Nie mam takich kurde y, możliwości z moimi zasobami kredytów. Niestety, na tych niższych tierach to pewnie są też ograniczenia co do map. Nie mam pojęcia. Chętnie bym się dowiedział o tym, czy jest tak samo jak u nas, czyli y, niższe tiery mają. Inny zestaw map, ale zobaczcie, wylosowało Westfield, czyli taką, taką mapkę raczej normalną, dla wyższych poziomów. Nie wiem, nie wiem. Także jeśli macie tutaj możliwość, macie doświadczenie, to powiedzcie, czy y, też losuje niższe tiery inaczej względem map. No i Westfield, tak, no znowu mapka taka typowa jak dla nas, ale może też będą różnice. No... Bym powiedział bardziej kolorowo. Tak bym to ocenił. Bardziej żywa trawa, bardziej jasna mapka. U nas Westfield jest taki ponury. Jak wejdziemy do West, na mapę Westfield to jest ponuro. A tutaj, no, czuć przyrodę. <grym, grym, grym>, Jakbym kurde opowiadał o kwiatkach. Ale faktycznie jest yy, inaczej. Jest inny tutaj wygląd mapki. Yy, czy mi się wydaje, czy ta górka jest też taka mniejsza, pod mniejszym kątem, mniejsze nachylenie jest? Nie wiem, nie wiem. To jest też ciekawe, bo nikogo nie wylosowało na górze. Zobaczcie. O, 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 to jest różnica. Dobra, wyłapałem w końcu coś. U nas czołgi ciężkie i te wyższe tiery respi na górze, prawda? Respi na F2. A tutaj, cap jest jeden i jest on na dole mapki, czyli każdy musi wspinać się na samą górę. O, Bison, kurde, jak strzeli, to będzie bolało. Ciekawe jak się gra Artę na konsoli, kurde, to będzie przerąbana sprawa. Na pewno przetestujemy, na pewno trzeba będzie. E, priorytet dla mnie to jest tak: Ja walczę cały czas, aby losowała mi znowu mapę e, w nocy, na przykład, e, na przykład, prochorówkę, to będę walczył o to. Granie na arcie to musi być wiadomo. No i nie tylko, nie tylko. Niestety, wylosowała na czwórki znowu. Kurde, tam życie przerąbane. Ciągle jakieś wyższe tiery. Jeszcze gdybym miał tą lepszą armatę, to bym powiedział, że okej, okay, przeżyję, ale nie mam lepszej armaty. Tylko paździerza jakiegoś wyższej klasy T4-6. No, coś dla mnie. Może go spotkam przy odrobinie szczęścia? No, wychylam się, ale nic nie widać, prawda? Yy, Dobre. Jakoż nic się nie dzieje, to ja może przypomnę sobie jeszcze, jakie były pytania. Yy, było parę rad, m.in. o zmianę yy, klawiszy, ale powiem Wam, że nie chcę zmieniać już ustawień sterowania, bo po prostu. Nie będę tego ogarniał. W tym momencie radzę sobie jako tako. Jako tako. Jak zmienię? Kurna, no tak. Włączyłem autohaima. Chciałem, przepraszam. Chciałem włączyć auto-aima w snajperskim. Co jest niemożliwe. No i dlatego też... O, weszło, zwoleja. Dlatego też no nie pykło, nie pykło. Cofka zdecydowana. M2 Medium. No nie wchodzi. Dobra, padł. O, BT7 dostał. To jest wszystko z Outtime'a. Duża część z Was zwróciła mi uwagę, że nie warto czasami w ogóle celować normalnie, tylko Outtime. I ja uważam, że faktycznie czasami to ma rację bytu, ale zawsze pewniej jest wycelować samemu. Pewniej i skuteczniej. O, ten pojazd to jest taka katastrofa, widzę. Ja już tak dawno nie grałem tymi tirami. Ja tak naprawdę swoją przygodę z amerykańską linią zaczynałem od czwartego poziomu, bo kiedyś... Ja nie miałem nie wiadomo jakich czołgów. O, weszł oficera. Miałem między innymi... Między, między innymi... On celuje we mnie? O kurna! O kurna! On celuje? Nie, 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 nie celuje, nie, jaka buła poleciała, taki łączo, dobra, to była katastrofa. Faktycznie czasami lepiej jest wycelować samemu, bo potem nie wiem nawet czy we mnie celuje ten rywal, czy nie i ostatecznie kończę z przyjętym strzem za nie wiadomo ile. Dobra, tutaj coś odkryję, też nic nie odkryję, kurna, stokowy znowu. Kolejny stokowy trzeci tier, prawie to może nie, tym pojadę. Co żeby nie było, że stok tutaj mam trochę expa. A no to dział jest gorsze. To lepsze. Dobra, to ja pojadę drugim tierem, bo lepiej nim zagram po prostu. Lepiej nim zagram niż tym yy, trzecim, bo stokowy jest. Poza wizją pogram nim wmaksuje i może będzie nieco lepiej. No na razie wiadomo. Kuleje mój garaż strasznie. Szczególnie, że ostatnio włączyłem się trochę w życie klanu i kurde, nie ma czasu na konsolę. Przynajmniej nie ma dużo czasu na konsoli. O, jest. To mi się podoba. Miasto duchów. Grałem już sam, sam na tej mapce wcześniej i to, co chcę pokazać, to to, to to, że ta mapa jest w trybie bitew losowych. I to jest niezwykle interesująca sprawa, bo u nas, pecetowców, ta mapa jest. Ale w treningówkach, w turniejach no ale na randomkach niestety nie, nawet na niższych tierach. A uważam, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby ta mapa wylądowała również i u nas w trybie bitew losowych dla niższych tierów, bo jest po pierwsze, no, unikalna jakby nie patrzeć. I jest też bardzo dobrze zbalansowana, ponieważ jest symetryczna. Każdy budynek jest taki sam. Z drugiej strony, także to jest bardzo ważna cecha. I uważam, że właśnie takie mapki mogą być na niższych tierach, może trochę zmniejszone, ale powinny być dla urozmaicenia. No bo cztery mapy trochę mało. Powiem Wam, że jako gracz, który faktycznie też kiedyś zaczynał, ja lubiłem za każdym razem nawet dostać lanie Dostać faktycznie ranie, ale grać na innej mapie. Bo nie ma nic przyjemniejszego niż kontakt z, grą, kontakt z grą i właśnie urozmaicenie sobie mapek, pojazdów. I tak początkujący gracz raczej nie gra jednym czołgiem, tylko patrzy, o tym zagram jedną, tym, zagra, tym, tym zagram jedną. Każdym czołgiem po jednej bitewce. Ja przynajmniej tak zrobiłem, od razu Light Traktor, MS-1 i testowałem sobie te niższe tiery. Czym padłem to zmieniałem, czym padłem to zmieniałem i tak... W kółku. Kiedyś to w ogóle nie wiedziałem, że mogę wyjść z bitwy i nic nie stracę, bo zazwyczaj w grach jest tak, że jak wyjdziecie z bitwy, to tracicie coś. I oglądałem, jak grają inni. I w ten sposób troszeczkę się uczyłem, ale niewiele tego uczenia było, bo cho, inni gracze mieli podobnie jak ja, albo nawet i gorzej. To były takie czasy zamierzchłe, że naprawdę szkoda gadać. Więc. Y tak, to było kiedyś, dawno temu. Nikt już nie pamięta. Takie stare dzieje. Słuchajcie, drugie tiery i dostajemy ostrelanie. 0-4. Co to było, Arta? Mają dwie arty. Kurna, te arty to naprawdę nie dość. Że w zwykłym trybie to jeszcze tutaj. O, jest kolega z lewej. Walgo, walgo, kurna! Ale z demedżem! No nie wierzę, padnę. Nie, nie mogę go przebić. Dobra, zdjęty. Wow. Arta strzeliła. Arta strzeliła te dwa, podjeżdża. Do tyłu Zisław! Kurna. Tak trudno się celuje. Ale tam nasz walczy. Pomogę naszemu. Ile tam masz, HP? Drugi jedzie. Nie, 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 dobrą pozycję ma. Tylko wieżę że pokazuje. Yy, zwiewam stąd. Bo on podjedzie, podjeżdża chyba. Ale i tak to przegrana jest. 2-8, słuchajcie. 2-8, więc. pozamiatane. No ale kurde. Niemożliwe, że tak źle nam poszło. Co się stało, że tak. popadali nasi. Jestem T2. Kurde, zadałem, nie zadałem damage'a. Nie trafiłem. Słuchajcie, Arta strzela non stop. Zobaczcie, takie kule ogniste spadają. Aż normalnie jestem przerażony tym, co się tutaj wyprawia. Robimy pula. To jest pomysł. Będzie trudno, ale walczymy o pula. Ale dobrze się ustawić, nie mogę strzelić. Bym mu pomógł, prawda, ale nie mogę. O, dostał. Dostał też mnie trafia, ale... Niewiele. Dostał. O, zdjęty. No, ale ja też padłem sympatycznie od T2 Light'a. To chyba premka jest T2 Light. Tak, to jest premka na pewno. Kojarzę ją z WOTA, bo ostatnio nim grałem. Czyli no niestety bitewka znowu przegrana. I co wyszło, że najlepsza była ta pierwsza, Pancerem 2, chyba J. Ostatecznie. Nie pokazałem Wam żadnej nowej mapy dzisiaj. Tak wyszło, że same stare mapki. Ale też ciekawie, bo za każdym razem inny wygląd mapy. I też trzecia mapa, niedostępna w trybie bitew losowych. Więc uważam, że naprawdę dobrze tutaj, że tak polosowo mapki. Może nie najlepiej, ale. Wciąż nieźle, i teraz taka sprawa jest. Będę musiał po prostu pograć samemu i spróbować wpaść na bitwę nocną. Tak będę robił, i to będzie powtóreczka dla Was, tak jakby, ale wiadomo, że tak raczej z marszu nie, nie wejdę do bitwy, gdzie będzie bitwa nocna. Na tam kilkanaście bitew tylko raz wylosowałem, ze sporym szczęściem, więc to będzie akurat już taka raczej forma powtórki. Niżeli bitwy na żywo, bo jak widać rosuje raczej te zwykłe mapy. Także to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Pamiętajcie o tym, aby komentować, oceniać, bo to pomaga w rozwoju kanału. I także jeśli możecie, to dajcie znać, jak to jest z mapkami tutaj. Czy niższe tiery mają taką samą pulę map, jak wyższe tiery, czy też są jakieś różnice. Bo jednak fajnie byłoby wiedzieć, gdzie na przykład znajdę mapki nocne. Gdzie znajdę te mapy bardziej wyjątkowe, których nie ma na PC, bo chciałbym je pokazać w yy, większej liczbie grać. Także to by było na tyle. Do usłyszenia. Cześć.